Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Mam taką piękną opaskę, it's my birthday! Plus kolczyki Queen. Musiałam to mieć na swoje urodziny. Możecie się domyślić, że po tytule i po tej opasce będzie to urodzinowe mierzymy z Fashion Nova. Ja już postanowiłam to założyć, ponieważ w ogóle te kolczyki, jak się ma związane włosy, wyglądają cudownie, tak? Są bardzo długie, ale są bardzo lekkie, ponieważ jest to aluminium i cyrkonie. Bardzo lekkie kolczyki, naprawdę mogłabym je nosić całą noc. Myślę, że do stylizacji, gdzie miałabym odkryte ramiona, wyglądałyby naprawdę OMG. Także mam taki trochę vibe typu Nicki Minaj, Cardi B, jeśli chodzi o te kolczyki, ale postanowiłam sobie je wziąć. Korona, też Fashion Nova. I oprócz tego, słuchajcie, patrzcie na tą butelkę. Butelka, która w środku jest metalowa. Myślę, że będzie trzymała ciepło. Typowo, słuchajcie, Queen. Ona ma nawet tutaj, słuchajcie, kryształek. No, jest cała w cyrkoniach. Jest po prostu przepiękna. Jak ją zobaczyłam, mówię, to mi daje mega Queen birthday vibe. Także ja sobie tutaj nawet nalałam herbatkę już. Pychota. Także będzie mierzymy, słuchajcie, urodzinowe, Fashion Nova. Najpierw Wam pokazuję dodatki. Też takim dodatkiem, którego wybrałam, jest taka przepiękna, słodziutka torebeczka, cała w kryształkach. Dość pojemna, jak zobaczyłam ją, oni mają ją w przeróżnych kolorach. Ma oczywiście też zameczek. Ale jak zobaczyłam tą różową, to mówię, kurde, piękna ona jest. Nie mam chyba różowej torebki, więc dlatego wzięłam tą. Czasami myślę, że dodatki, jak będę miała różowe, to będzie ona mi pasowała. Wzięłam ją też z tego względu, dlatego że moje urodziny będą na różowo. I zaraz Wam wszystko pokażę. Najpierw Wam wytłumaczę, jak w ogóle urodziny będę spędzać. A więc moje urodziny przypadają na piątek i w piątek chcę iść do po prostu restauracji z moimi koleżankami na fajny obiad, nie wiem, na drinka dwa i to jest tyle. Tak chcę obchodzić moje urodziny, wrócić do domu i w sobotę, następny dzień, zrobić po prostu imprezę. To znaczy, wiecie, alkohol, snaki, siedzimy sobie w domku trochę, gadamy i idziemy po prostu na imprezę. Nie będzie to taka impreza, jak robiłam co roku. Będzie to trochę inaczej, bo co roku robiłam jakieś takie tematyczne te urodziny. Bardzo przyozdabiałam, jakoś tak dużo, bardziej się ścierałam. W tym roku chcę to tak trochę na spokojniej. Daję każdemu wybór też, jeśli chodzi o outfit. Nie ma też żadnego koloru czy coś. W ogóle nie ma myśli przewodniej, także niech każdy sobie ubierze to, na co ma ochotę. Także to będzie takie bardziej luźne, pewnie pogramy w gry, pewnie napijemy się i po prostu pójdziemy sobie na miasto na imprezkę. I później, tydzień po, moja koleżanka zaproponowała, że polećmy gdzieś. Na początku miała być to Polska, później zdecydowałyśmy, że jednak to będzie Dublin, dlatego że taniej nas to po prostu wyszło, a ona też chciała po prostu się wyrwać na tani weekend i tak po prostu to wyszło. I na tą okazję, mimo że to już nie będą moje urodziny, ale mimo wszystko trochę je tą datę tydzień po jakoś tak zaliczam do tych urodzin, także też mam na to, na ten Dublin mój outfit. Także zaraz Wam wszystko pokażę. Mam nadzieję, że zaraz po prostu będzie szał. Ja się już nie mogę doczekać. Wypakowałam te wszystkie rzeczy, także widziałam to. Jeszcze nic nie przymierzałam. Także zaczynamy. Zacznę może od takich rzeczy, które mogłabym ubrać na przykład właśnie w Dublinie, czy w dzień moich urodzin w ciągu dnia. Już Wam pokazuję, jakie outfity wybrałam na tą okazję, czyli dzienne. I pierwszą rzeczą jest taka przepiękna tunika, musiałam ją mieć. Myślę, że będę ją nosić co roku w moje urodziny, bo jest naprawdę piękna. Była ona w chyba dwóch różnych kolorach i
mamy tutaj coś takiego. It's my birthday, a nie, birthday queen. Birthday queen, zobaczcie, taki oversize'owy top, tunika, jest pokryta cała w cekinach, a napis jest złoty. Wiem, że mieli ją też w kolorze czarnym, ja wybrałam biel, także moim zdaniem jest cudowna. Ja bym nawet mogła w niej spać, ponieważ ona ma podszewkę, ale wolałabym ją chyba na dzień ubrać, także ja uważam, że jest po prostu przepiękna, przeurocza. I zaraz po tym mogłabym się ubrać w co innego, już Wam pokazuję. Wybrałam dwa topy, które myślę, że mogłabym spokojnie założyć, szczególnie ten jeden, po prostu jak zobaczycie. OMG, 1990, to jest rok, w którym ja się urodziłam. Przepiękny gorset, taki, ten materiał jest coś takiego jak dres, ale on ma, jest uszyty tak jakby z dwóch warstw, co powoduje, że on jest taki bardzo gruby, taki bardzo mięsisty. Moim zdaniem przepiękny do jakiegoś właśnie wysokiego stanu spódnicy czy jeansów. Myślę, że wezmę sobie go do Dublina na... może na wieczór, na piątek, ponieważ mamy tak jakoś ułożony ten plan, albo nie wiem, pójdę do, nie wiem, Guinness House w tym, także bardzo on mi się podoba. Drugą opcją, którą też mogłabym sobie założyć, wziąć, to jest top gorsetowy też. Ja się przerzuciłam na gorsety, uwielbiam dalej, wiecie, oversize i zwykłe t-shirty, ale mimo wszystko gorsety jakoś mają taką moc, której ja nie potrafię wytłumaczyć. Tak wygląda ten gorsecik, biało-różowy, to są takie kwiaty. Jest on też satynowy, wygląda prześlicznie. Z tyłu jest zameczek i on ma też takie plastikowe, silikonowe te fiszbiny. Także tak to wygląda. I do tego, słuchajcie, wzięłam też coś na dół. I wzięłam dwa, jakby dwie opcje. Pierwszą opcją jest spódnica cargo z wycięciem z przodu. Jest ona maxi w takim zielonym kolorze. Mi się bardzo podoba ten kolor. Nie wiem jak Wam. Ja mam podobną spódnicę z Fashion Nova w kolorze niebieskim i bardzo ją lubię, ale ona jest na mnie za duża. Wzięłam ją w rozmiarze XL tamtą. Tą wzięłam L-kę, więc myślę, że ona będzie na mnie lepsza, ponieważ tamta już po prostu jest taka... no niedopasowana, wiecie, no czegoś jej brakuje. Także wzięłam ją w rozmiarze L i tak jak mówię, ten kolor mi się bardzo podoba. One były w różnych kolorach, ale ja nie wiem dlaczego lubię taki kolor. Myślę, że to jest coś innego. A drugą opcją na dół jest miniówka jeansowa. Zwykła miniówka, która... zwykła, niezwykła, ponieważ ona też troszeczkę inaczej wygląda. I ona wygląda w ten sposób. Zobaczcie, ona tak jakby... powinna być dłuższa, ale ma przeszycie, że jest miniówką. Także bardzo fajnie wygląda. Tutaj ma zameczki. Z tyłu oczywiście ma też kieszonki. Tą spódnicę wzięłam w rozmiarze XL, ponieważ ja zawsze sprawdzam, jeśli chodzi o takie rzeczy, czy ma jakiś stretch. Jeżeli widzę, że spódnica, na przykład tamta maxi, ma stretch, to biorę ją w rozmiarze L. Jeżeli widzę, że nie ma stretchu, to biorę ją po prostu w rozmiarze XL, bo ona jest z takiego sztywnego, fajnego jeansu. Także ja teraz przymierzę to i zaraz Wam pokazuję. Ok, i mam tą tunikę na sobie, jak widzicie, ona sięga mi przed kolano, więc jest po prostu tuniką, którą mogłabym nosić nawet bez czegoś pod spodem, bez rajtus, bez niczego. Myślę, że to będzie tunika, w której ja przyjmę po prostu moje koleżanki w sobotę. Przyjdą do mnie, będziemy jeść snacki, będziemy grać i ja, żeby czuć się komfortowo, po prostu będę miała tą tunikę na sobie. Tutaj myślę, że sobie przeleję dosłownie prosecco i będę z tej butelki piła jak typowa queen. OMG! Także przepiękna jest ta tunika. Pomimo tego, że są to cekiny, one nie gryzą. Tak jak mówię, też ten materiał
jest podszyty, cekinowy, więc nic tutaj nie uwiera. Moim zdaniem super sprawa, jeśli chodzi o urodziny. Ok, i mamy ten komplet. Jak widzicie, spódniczka leży idealnie. Troszeczkę jest tutaj szeroka w biodrach, ale mi to nie przeszkadza, ponieważ za to bardzo dobrze mi pasuje tutaj w brzuszku. Gorset jest przepiękny. Co Wam chciałam powiedzieć o gorsecie? Ja gorsety noszę bez stanika, więc tutaj widoczny jest ten stanik. Normalnie nie będzie on widoczny, ponieważ stanika w gorsetach po prostu nie noszę. Wygląda naprawdę fajnie. Bardzo mi się podoba ten komplet, bardzo mi się podoba ten gorset, uwielbiam w ogóle gorsety. Ten gorset jest też w rozmiarze XL, ponieważ nie jest on rozciągliwy, więc naprawdę bardzo ładnie tutaj wysmukla mi talię, sylwetka wygląda ładnie, ale tak jak mówię, no stanik tutaj wystaje, dlatego że postanowiłam na razie nie ściągać stanika, ale przy wyjściu na pewno będę bez stanika. Także tak się prezentuje ten komplet, bardzo mi się podoba. Do tego nawet też będzie pasowała ta torebeczka. Zapomniałam Wam pokazać, słuchajcie, buty. Buty zawsze na początku pokazuję. Zaraz przyniosę i pokażę jeszcze, jakie buty sobie wybrałam na moje urodziny. Ok, i mam ten drugi gorsecik na sobie, jak również tą spódnicę. Powiem Wam, że tak mi się podoba to połączenie, że nie mam po prostu słów. Tutaj komplet jest w rozmiarze L. Bluzka była, było napisane, że jest ma stretch, dlatego poszłam w L-kę. Wygląda cudownie, myślę, że na pewno wezmę ten gorset ze sobą do Dublina. Naprawdę wygląda mega, spódnica jest też no po prostu piękna, moim zdaniem mega taka fashion, styl troszeczkę takiej Kim K. Także bardzo mi się podoba. Zaraz Wam pokażę w całości, może w lustrze. O, tak to wygląda. Bardzo mi się podoba. Bardzo. Oczywiście do niego też bym nie zakładała stanika. Muszę tutaj to odpróć, ponieważ nie chciałabym, aby było mi tutaj widać stanik. Także ekstra 1990! Ale super! 90s baby! Teraz tak, jeśli chodzi o buty, ponieważ nie pokazałam Wam butów, wzięłam sobie buty, które będą mi pasować tak naprawdę do każdej stylizacji, też w inne dni. Sorry, tutaj ramionczko mi spada, dlatego że przez to, że mam stanik, a nie chcę, żeby było mi go widać, musiałam ten gorset tak do góry podnieść. Normalnie on powinien być troszeczkę niżej. Dobra, w każdym razie takie sobie wybrałam buty. Szpilka nie za wysoka, ale też nie kaczuszka. Po jednej stronie są cyrkonie i idą aż tutaj na tył, a po drugiej stronie są przeźroczyste. Buty takie są bardzo wygodne. Ja osobiście powiem Wam, że o wiele bardziej lubię takie czułenka właśnie z paskiem na pięcie niż całe buty z tyłu. Te całe buty z tyłu zawsze mnie obetrą, a te naprawdę bardzo wygodnie się nosi. Także przy innych stylizacjach Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj jest też dziurkowanie, aby stopa oddychała, także tak to wygląda. Ja Was od razu muszę z góry uprzedzić, że mam siniaki na nogach, więc nie będzie to wyglądało może jakoś tak bardzo estetycznie dzisiaj, ale do moich urodzin mam nadzieję, że się to zagoi. Dobra, to Wam pokazuję teraz może outfit na moje urodziny, czyli 9 lutego w piątek, czyli to, co będę ubierała na kolację. I tutaj trochę biję się z myślami, dlatego że mam dwie propozycje, aczkolwiek jedna bardziej do mnie przemawia, jeśli chodzi o urodziny. Druga jest taka bardzo też dziewczęca i piękna. To jest właśnie ta druga opcja, czyli mamy tutaj taką bardzo romantyczną, firankową sukienkę, która ma podszycie nudziakowe pod spodem. Ma też takie rozkloszowane, przepiękne rękawy. Jest na zameczek, to jest miniuweczka i to jest taka troszeczkę rozkloszowana w taki kształt A, ona się trochę układa. Jest przepiękna ta sukienka, ale myślę, że jest mimo wszystko zbyt zwykła, jak na urodziny. A druga opcja, którą typowo wybrałam właśnie na piątek, to jest to, tak, to jest to chyba, co nie?
to aż krzyczy urodziny. Mamy tutaj pióra, mamy tutaj cyrkonie, mamy przepiękny pattern. Ona jest taka troszeczkę jakby sweterkowa. Oczywiście podszewka jest. Ona jest też ciepła, także idealna, słuchajcie, na takie urodziny właśnie w zimę. Jest po prostu przepiękna. Trochę mi daje vibe wręcz Chanel. Także chyba porównując te sukienki razem, ta mimo wszystko wygrywa, ta bardziej do mnie krzyczy urodziny, urodziny, urodziny. Tym bardziej, że i buty będą pasować do niej, i moja torebeczka będzie pasować do niej. No dobra, ale pokażę Wam, jak wyglądają dwie, bo ta biała, ale ta tą białą chyba sobie zostawię, słuchajcie, na lato. Ja już tak mam taki trochę, już czuję lato, wiosna się zbliża, także pokażę Wam dwie opcje, no i pomóżcie mi, powiedzcie, którą ubrać na Friday, na piątek. Tak wygląda ta pierwsza sukienka, ta koronkowa. Ona mi nie daje tego takiego wow. Na zasadzie, tak, to są Twoje urodziny i mnie musisz ubrać. Myślę, że to będzie piękna letnia sukienka na jakiś cocktail party albo na jakiś może nawet spacer, do tego jakieś sandałki ładne, ale na urodziny chyba nie. Ona bardzo ładnie leży, bardzo ładnie wygląda. Podszewka oczywiście jest, więc tutaj się nie musimy przejmować. Ładnie jest, wiecie co, taliowana też, że naprawdę zaznacza fajnie nam talię, ale mimo wszystko uważam, że to nie jest sukienka urodzinowa. Mam też na sobie buciki, pokażę Wam w lustrze, są bardzo wygodne i naprawdę przepiękne. Tak wyglądają te buciki. Sorry, naprawdę za siniaki. Ja mam takie niestety ciało, że mnie się delikatnie gdzieś potrącę i już po prostu ogromny siniak wychodzi. Tak wyglądają te buciki. Ja tutaj niestety na mojej podłodze robię ślady, ale one znikną, ponieważ to nie są panele, tylko to jest linoleum. Wyglądają naprawdę przepięknie. Myślę, że do każdej stylówy będą mi pasować, ale jeśli chodzi o sukienkę, to chyba będzie ta różowa. Idę przymierzyć różową w takim wypadku. Okej, i mamy tą drugą sukienkę. I to jest chyba to. To jest chyba to. Czuję się troszeczkę jak Chanelka. Bardzo mi się podoba to połączenie też tej torebki, mojej korony. Tutaj, jeśli chodzi o biust, to ze względu tego, że ja mam duży biust, tutaj to oprzycie trochę nie pasuje, ale wiecie co, nie ma tragedii. Podobają mi się te pióra, podobają mi się tutaj te cyrkonie. Myślę, że naprawdę fajnie to wygląda. Ja... Tak, to jest to. To jest to. I chyba nawet te kolczyki bym założyła, powiem szczerze, bo naprawdę czuję się jak queen. No i oczywiście moja butelka. I do tego te buty pasują. Powiem Wam szczerze, że OMG. Cudowna. Troszeczkę jest ona za duża na mnie w biodrach, ale to nic, ponieważ najważniejsze, że tutaj dobrze leży. Także ja mam troszeczkę niedobór w biodrach, ale nie przeszkadza mi to bardzo, ponieważ mimo wszystko ja się tutaj do końca nie mogłam zapiąć, nie mam tyle ręki. Mimo wszystko bardzo ładnie wygląda. Bardzo urodzinowo. Co myślicie? No dobra, to przejdziemy teraz do dnia imprezy. Przejdziemy sobie teraz do soboty i na sobotę wybrałam sobie w moim kolorze przepiękną kieckę, miniuweczkę. Ona też jest tutaj troszeczkę gorsetowa, więc podejrzewam, że te pady będą na mnie za małe, ale to nic, jakoś damy radę. Ta sukienka jest piękna, ta sukienka jest ciężka, ona jest pokryta cyrkoniami w całości. Jest naprawdę bardzo pokaźna i myślę, że to wręcz krzyczy impreza, impreza. Światło nocne, myślę, że tutaj zrobi swoje. Buty te też pasują do niej. No ja jestem zakochana i jest to mój kolor. Ja uwielbiam niebieski w jakiejkolwiek postaci.
Także przymierzmy ją, zobaczmy jak ona wygląda. Wzięłam ją w rozmiarze L. A to jest kiecka na imprezę. Jest przepiękna, naprawdę. Nie wiem, czy kamera aż tak oddaje to, jak ona się błyszczy, bo ona się błyszczy na srebro i na niebieski. Ona ma tak jakby taki multikolorowy, może nie multikolorowy, ma odcień tych cyrkoni, które mienią się na niebiesko i na srebrno. Jest po prostu przepiękna. Oczywiście ja pod spód założyłabym majtki wygładzające, tak aby mi tutaj na przykład pępek nie wystawał, ani żeby mi się fałdy nie robiły. Ale jest naprawdę przepiękna. Do niej nie wiem, czy założę stanik, ponieważ nie chciałabym, aby było mi to widać. Jeszcze zobaczę, ale naprawdę jest przepiękna. Jest naprawdę przepiękna, OMG. Jaram się, naprawdę się bardzo jaram. Jest, to jest to. To jest po prostu to, OMG. Dobra, przechodzimy dalej. Przejdę teraz do sukienki, którą chyba zabiorę do Dublina. I tutaj zmienię trochę stylówę, ponieważ będę chciała założyć kozaki. Z mojego ostatniego mierzymy mam takie piękne za kolano kozaki na wysokim obcasie. I one są czarne, ale całe są pokryte w kryształki, w srebrne takie cyrkonie. I chciałam je sparować z czymś zwykłym, ze zwykłą czarną, małą czarną po prostu. I pokazuję Wam, co wybrałam. I mamy małą czarną, ale mimo wszystko nie jest ona zwykła. Zobaczcie, miniuweczka z tyłu, zameczek, ona jest bardzo ciężka, ten materiał. W ogóle moim zdaniem z tamtego roku, jak mierzyłam, mierzymy tamtego roku czy dwa lata temu, te materiały, ta jakość się naprawdę polepszyła. Wszystko jest podszyte dwukrotnie, jest naprawdę, jest to ciężkie, jest to przyjemne, nic tutaj nie prześwituje, jest to porządnie zrobione. Sukienkę wzięłam w rozmiarze L, ona jest troszeczkę stretchy. I ona ma tutaj klamrę na biuście a la pasek. Jest to hit mody, lata 90. oczywiście. Ten pasek jest też cały w cyrkoniach, to znaczy to nie jest pasek, tego nie mogę zacisnąć, to jest po prostu ozdoba. Ale myślę, że to będzie to do tych kozaków. OMG, idę to mierzyć. Okej, i mamy tą sukieneczkę, tak jak właśnie chciałam, tak jak sobie zamierzyłam, mini. Czarna sukienka, delikatny tutaj ma split, idealnie na mój tatuaż wręcz. Ja ją założyłam tutaj bez stanika i właśnie tak ją też założę. Bardzo mi się ona podoba, gruby, piękny materiał. Powiem szczerze, że nawet nie przeszkadza mi, nawet jakbym nie miała, zapomniałabym bielizny wyszczuplającej wziąć do Dublina, to tak ona naprawdę fajnie wygląda i myślę właśnie, że wysokie kozaki, takie dotąd za kolano, całe błyszczące, będą wyglądały perfekcyjnie. Nawet te kolczyki, właśnie te kolczyki pasują najbardziej do tego typu sukienek, gdzie my nie mamy nic tutaj i wtedy możemy założyć taką długą biżuterię. Już nawet tutaj pomijając dekolt, ja już bym tutaj nic nie zakładała, tylko te kolczyki i moją koronę. Wygląda to cudownie, cudownie. Jestem zakochana w tej sukience, OMG, ale cudowne mierzymy. Zgodzicie się ze mną? Bo moim zdaniem naprawdę to mierzymy jest bardzo udane, takie 10 na 10. I ostatnia rzecz, znowu zamówiłam sobie piżamkę. Uwielbiam te piżamy z Fashion Nova, one są przemiłe, cudownie się je pierze, cudownie też wychodzą z suszarki. Naprawdę polecam Wam te piżamy z Fashion Nova. I wzięłam sobie właśnie piżamkę, którą będę brała też do Dublina. Wzięłam ją w rozmiarze XL, dlatego że wiadomo, L-ka by na mnie weszła, ale ja bardzo lubię oversize'owe piżamy, w których się czuję bardzo komfortowo. I to jest piżamka taka szara, z długim rękawem, ale w ogóle ten napis Full Time Party Girl. OMG, no to jestem ja, to jestem po prostu ja, full time party girl. I do tego mamy spodnie, uwielbiam długie spodnie, teraz na zimę tym bardziej. Mamy spodnie takie. Mam
taką samą piżamę w granacie, która ma też napis Awake-ish. Ale wzięłam sobie drugą, ponieważ no uwielbiam te piżamy, naprawdę są mega... Widzicie, jakie one są duże? Ona jest bardzo duża, ale ja lubię takie piżamy, bardzo lubię oversize'owe piżamy. Tak jak lubię sukienki, które wiecie, no przylegają mi ładnie do ciała, tak piżama w nocy, muszę się czuć komfortowo. Także ostatnia rzecz, piżamka moja urodzinowa, przymierzamy. I mamy ostatnią rzecz, czyli piżamka, piżamka. Ja wiedziałam od początku, że będzie to dobra decyzja, oversize'owa, piękna piżamka. Ona, słuchajcie, jest tak pięknie wykonana, nawet guziczki, nie wiem czy to dostrzeżecie, ona, te guziczki mają brokat, one są po prostu obrokacone i są, zobaczcie, ja mam tu luz, mnie tu nic nie ciśnie, nie wiem jak wy, ale ja zawsze lubię mieć po prostu większą. Ten kolor też mi odpowiada, Party Girl Forever. Także pokażę Wam też, jak ona na długość, bo nie wiem dokładnie, czy widzicie. Tak wygląda ona na długość. I zabiorę ją ze sobą do Dublina i będzie u mnie przez cały czas. Mega się cieszę. Także tak to było, to mierzymy. I kochani, dobrnęliśmy do końca. Jestem... tym mierzymy bardzo zadowolona, to jak to wszystko na mnie leży, to jak to wygląda. Wygląda to wszystko bardzo dobrze. Muszę jeszcze przemyśleć sprawę ze stanikiem, jeśli chodzi o te sukienki. One są wszystkie usztywniane, więc teoretycznie nie musiałabym tego stanika zakładać. Myślę, że dobrze to wykminiłam, że właśnie piątek będzie taki, sobota taka, Dublin będzie taki. Dajcie znać, co wy myślicie. Wydaje mi się, że właśnie ta kolejność będzie fajna. Dajcie znać, jak wam się podobało, to mierzymy. Moim zdaniem 10 na 10. Rzadko kiedy aż tak mam, że wszystko mi się podoba, dosłownie wszystko mi się podoba. No i to by było tyle. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego. Pa!